Mossad, struktura. Mossad, wywiad izraelski, pełna nazwa to Instytut Wywiadu i Zadań Specjalnych. Opiera zakres swojej działalności wywiadowczej na gromadzeniu informacji z zagranicy. Główny cel infiltracji to informacje z zakresu polityki na szczeblu niejawnym, informacje biznesowe, strategiczne, techniczne, a wśród nich dokumentacja opracowywanych lub opracowanych patentów z wszystkich dostępnych dziedzin, w tym dla przykładu wyniki ekspertyz przypadku laboratoryjnego, doświadczeń na organizmach żywych, wszelkie wyniki opracowywanych leków, szczepionek, preparatów toksycznych i nietoksycznych, ciężka chemia, broń i jej pochodne, wszelkie nowoczesne materiały, a także oprogramowanie informatyczne oraz rozwiązania bieżących problemów w pozostałych dziedzinach. Powstanie Mossadu w oficjalnych zapisach datuje się na 1 kwietnia 1951 roku w Izraelu. Mimo powoływania się na tę datę, wywiad izraelski funkcjonował już kilkanaście lat wcześniej i był strukturą świetnie zorganizowaną. Mossad nie jest przeznaczony do działań wewnętrznych, podobnie jak na przykład CIA, nie działa bezpośrednio na terytorium USA, lecz wykazuje aktywność pośrednią, do czego zresztą zobowiązują regulacje prawne danego kraju. W Izraelu sprawami bezpieczeństwa wewnętrznego zajmuje się Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego, inaczej Shin Bet. Jej obowiązkiem jest utrzymanie parasola ochronnego nad tajemnicami Izraela, w tym zapobieganie jakiejkolwiek ingerencji obcych służb oraz osób, czy też grup osób niepowołanych w wewnętrzne sprawy Izraela, pilnowanie bezpieczeństwa ważnych osobistości, ochrona antyterrorystyczna, pracowni i laboratoriów, zajmuje się inwigilacją oraz gromadzeniem informacji o ruchu ludzi uznanych za podejrzanych na terytorium Izraela. Agenci Shin Bet są w każdym jego zakątku i należą do najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie, na równi ze służbami Rosji czy USA. Mossad ściśle współpracuje z Shin Bet i mimo regulacji prawnych ma istotny wpływ na wewnętrzne sprawy tej organizacji. Chcę zaznaczyć, że nie sposób poruszyć w jednym odcinku wszystkich kwestii dotyczących Mossadu, które poruszyć warto. Będzie na to czas. Struktura organizacyjna Mossadu dzieli się na Wydział Wywiadowczy, Wydział Polityczny i Współpracy, Wydział Operacji Specjalnych, Wydział Lab, który odpowiada za prowadzenie wojny psychologicznej, Wydział Badań oraz Wydział Technologiczny. W Polsce działania operacyjne Mossadu podejmowane są wielorako i warto wskazać na Wydział Wywiadowczy, który gromadzi i przetwarza informacje pod przykrywką dyplomatyczną, ale też przez włamania hakerskie, obstawianie swoimi ludźmi struktur decyzyjnych państwa, banków, partii politycznych, stowarzyszeń, urzędów, a nawet instytucji militarnych. Czyli miejsca najistotniejsze dla bezpieczeństwa i stabilności wewnętrznej. Następnie Wydział Lab, inaczej Wydział Wojny Psychologicznej, zajmuje się propagandą oraz wprowadza element dezinformacji tam, gdzie zagrożone są interesy Izraela. I trzeci, Wydział Badań, sporządza raporty wywiadowcze i analizy przygotowane przez osoby działające jawnie i skrycie, dyplomatów, pracowników firm w Polsce różnych szczebli. Budżet Mossadu sięga około 350 milionów dolarów amerykańskich, a stały personel to 1200 osób. Są to dane niezaufane, bo nieoficjalnie liczba pracowników może sięgać nawet 30 tysięcy osób. W jaki sposób dzieli się struktura operacyjna Mossadu? Przede wszystkim i tu wymienię KATSA. KATSA to oficer operacyjny i jest on odpowiedzialny za pracę podległych mu agentów. Działa około 50 do 60 oficerów KATSA. Agenci Mossadu zdają raport bezpośrednio prowadzącym im KATSA. Dla KATSA działa także diaspora żydowska w danym kraju. Nie ulega wątpliwości, iż szeroko reklamowany w Polsce sierżant Johnny Daniels ma swojego KATSA, lecz w strukturach nie Mossadu,
Amanu, czyli wywiadu wojskowego Izraela. Formy współpracy wyglądają następująco. Syjanim, słowo to pochodzi od hebrajskiego wyrazu lesejach i znaczy tyle co pomagać i wolontariusz. Tak nazywa się Żydów oddających nieodpłatne przysługi Mossadowi. Nie otrzymują za to wynagrodzenia. Na świecie działają miliony tych cichych pomagaczy. W Polsce jest ich kilka do kilkunastu tysięcy. Pomijając, rzecz jasna, wywiad właściwy. Następnie Frames, czyli zręby, to żydowskie jednostki operacyjne. Są one w pełni samodzielne. Działają w każdym państwie, bardzo trudne do wykrycia. Niezwykle groźne, winne wielu zabójstw, wyglądających na samobójstwa. Współpracują z mafią i organizacjami podziemnymi. Het Va Keshet, w tłumaczeniu łuk i strzała, to zespół obozów w Izraelu i na zewnątrz, przeznaczone dla młodzieży żydowskiego pochodzenia z różnych stron świata. Młodzież tam skupiona jest indoktrynowana i wciągana na specjalną listę do wykorzystania, gdy dorosną i zdobędą wykształcenie. Wielkim zagrożeniem w Polsce jest powołana do życia loża B'nai B'rit International, w tłumaczeniu Synowie Przymierza. Jest to najstarsza, nieprzerwanie działająca żydowska organizacja na świecie. Powstała w 1843 roku w Nowym Jorku. Metody działania. Członkowie loży zaprzyjaźniają się z nieżydami i wyciągają z nich informacje przydatne dla siebie. Odpowiedzialni są za urabianie opinii antysemity każdemu, kogo nie uda się wciągnąć w bliższe relacje lub kto odmówi zdradzenia sekretów organizacji, którą reprezentuje. W Polsce organizacja ta została założona w Krakowie w dniach 22-23 października w roku 1922. W roku 1938 stowarzyszenie zostało rozwiązane przez władze polskie. W 2007 roku została reaktywowana za sprawą decyzji władz polskich w osobie Lecha Kaczyńskiego. Inna nazwa stowarzyszenia to Loża Polin. Działalność Mossadu w Polsce. Polski kontrwywiad nie reaguje na działania Mossadu w Polsce. I nie jest to wynik lekceważenia problemu przez polskie służby, ale odgórnej decyzji głównych decydentów w rządzie. Wywiad izraelski praktycznie bez przeszkód zajmuje się infiltracją polskiej sceny politycznej i biznesu. Młodzież żydowska przybywająca do Polski na wycieczki jest ochraniana przez uzbrojonych agentów swojego państwa, a agenci ci dowolnie dyrygują pracą polskiej policji, która zobligowana jest do posłusznego wykonywania ich poleceń. Dziękuję.